W każdym razie Dziewczyny na rolkach, Znikające dziewczyny to jest pomyślany jako serial krótkometrażowy utrzymany w konwencji teenage movie, łamany na horror, łamany na komedia, łamany na kryminał. Młode, atrakcyjne i pewne siebie dziewczyny Angela, Roxana i Patty. Lubią korzystać z życia, bawić się, śmiać, wygłupiać, jeździć na rolkach, pisać snapy i zamieszczać zdjęcia na Instagramie. Nie są to może szczególnie grzeczne dziewczęta, ale każda z nich w głębi duszy skrywa pragnienia uczuć i akceptacji. Angela prowadzi aktywne życie vlogierki o tematyce fitness. Roxana jest uzależniona od publikowania swoich atrakcyjnych zdjęć na Instagram, a najbardziej wrażliwa z całej trójki Patty nie może dogadać się ze swoim ojcem. Na swój sposób dziewczyny są czyste i niewinne, mimo że czasem zachowują się w sposób wyzywający. Jest lato. Dziewczyny spędzają wolny czas w swoim towarzystwie. Jeżdżą nad wodę, opalają się, jeżdżą do parku, do modnych knajpek plenerowych w Krakowie. Pewnego dnia rano Angela i Roxana otrzymują jednocześnie dziwną wiadomość wideo od przyjaciółki. Patty zdaje relację, że jest na jakiejś fantastycznej imprezie i że za moment będzie oglądać deszcz meteorytów. Roxana i Angela nie mają pojęcia, gdzie i z kim znajduje się ich przyjaciółka. Gdy przychodzi kolejna wiadomość, a Patty nie odbiera telefonów, zaczynają się niepokoić. Jednocześnie śledzimy rozwój pewnej mrocznej kryminalnej sprawy. Groźny typ morduje w pokoju hotelowym mężczyznę. Najprawdopodobniej robi to na płatne zlecenie. To równolegle, przepraszam. Tak, to się przeplata. Dwójka policjantów zaczyna prowadzić w tej sprawie dochodzenie. Pierwszy ze stróżów prawa wydaje się być nieskalanym twardzielem, ale drugi to już postać rozdarta. Mężczyzna jest zarówno uwikłany w korupcję, jak i zdradza swoją żonę. Tak, gdy dowiaduje się o jego niewierności, postanawia rozwiązać sprawę w dość radykalny sposób. Kontaktuje się dokładnie z tym samym płatnym mordercą, by opłacić zabójstwo swojego niewiernego małżonka. Przepraszam, ja od razu zapytam, bo to jest tak. Trzy dziewczyny, jedna znika na razie. No, dziewczynki powiedzmy. Bardziej. Nie, dziewczyny dorosłe, dwudziestokilkulatki. Dwudziestokilkulatki? A może dziewiętnastolatki. Mówił pan, że teenage movies. No, świat jest teraz taki, że... Że co? No, że wszyscy... Nie ma cezury wiekowej takiej dokładnej. No dobra, no okej. Okay. Dobra, czyli one mają po 20 parę lat? Powiedzmy, umówmy się, że 19 mają. No, ale to strasznie głupie są, nie? Chyba takie jest tutaj rzeczywiście założenie z tego wstępu, okay. Że tak że głupie, mamy prawo myśleć. Ale miłe. I ładne. No powinny być miłe i ładne. Dobra. Spokojnie. I teraz do tego jest dwóch policjantów. Jeden, jak pan powiedział, straszny twardziel, nieskazitelny, a drugi rozdarty, bo zdradza żonę i jest skorumpowany. Tak. Dobra, okej, okay, to już tyle wiemy. I teraz tak, ta żona, jak się, aha, i oni ścigają mordercę. Oni wpadają właśnie na trop tego pierwszego morderstwa, o którym wspomniałem i zaczynają prowadzić dochodzenie. Morderstwa dziewczyny? Młodej? Nie, morderstwa tego mężczyzny w hotelu. Dziewczyna, nie wiadomo, co się z nią stało. Dziewczyna zniknęła, to jest... Równolegle się dzieje. No niestety ja byłem tutaj w połowie streszczenia, więc dlatego... Dobrze, ale ja muszę przerwać tylko, bo chciałem zwrócić tylko uwagę na jedną rzecz i zaraz panu dam poczytać. Ale to znaczy jak to jest? To jest jakiś płatny zabójca, tak? Ten morderca. No przypuszczamy, że tak. Nie morduje z przyjemności. I ta żona teraz znalazła go szybciej niż ci policjanci i zleciła mu zabójstwo. Jednego z policjantów. No taki to jest już zbieg okoliczności. Widocznie wpadła na jego trop wcześniej. To nie jest zbieg okoliczności, tylko ręka scenarzysty. Chyba, że pan to dalej wyjaśni zaraz, bo się znali i tak dalej. Dobra, to niech pan czyta, przepraszam. Więc tak, tymczasem no, Angela i Roxana odwiedzają ojca Patty, który również nie wie, co stało się z jego córką i przekonany wcześniej, że w wyniku kłótni ona nocowała u przyjaciółek, z opóźnieniem idzie zgłosić zaginięcie. I w tym momencie dowiadujemy się, że w Krakowie to już jest kolejny przypadek zniknięcia bez śladu dziewczyny jeżdżącej na rolkach. Skąd się dowiadujemy? Dowiadujemy się z tego, że jak zostaje zgłoszone zaginięcie, to jest to informacja, no, że to jest pewna już, nie wiem, siódma, ósma, nie, od tych policjantów, że to jest już siódmy, ósmy przypadek i że w Krakowie no, to już jest rzecz, że tak powiem, znana od dawna. Plaga. Przyjaciółki decydują, aby spróbować szukać Patty także na własną rękę, tym bardziej, że nocą przychodzi na ich telefony najbardziej niepokojący z wszystkich film wideo od przyjaciółki. Roxana musi tylko jeszcze pójść do pracy, a Angela musi zawieźć przesyłkę pewnemu klientowi. Sprawy przybierają jednak nietypowy obrót.
Angela zakochuje się od pierwszego wejrzenia w nowo poznanym chłopaku Maćku, zresztą drobnym gangsterze, tym mężczyźnie, do którego pojechała. Zapomina o Bożym świecie, jak i oczywiście poszukiwaniach przyjaciółki. Roxana próbuje czynić to samotnie, dodatkowo zazdrosna o obecne szczęście Angeli. Dociera pod wieczór samotnie do lasu i mimo strachu zanurza się w gęstwinę drzew. Tymczasem komisarz policji wpada na trop tego mordercy i odwiedza go inkognito w siłowni. Jednocześnie zaczyna podejrzewać, że jego partner sabotuje wszystkie śledztwa, zaaferowany swoimi problemami osobistymi i zatargami z ludźmi współświadka. Żona drugiego policjanta tymczasem wyprowadza się z domu, zostawiając pułapkę na swojego męża. Nad ranem zostają znalezione zwłoki Kuby. To jest ojciec Patty, ja tutaj nie sprecyzowałem. Czyli ten, który... U którego już były. Tak, one już były, ten, z którym córka miała pewne jakieś tam problemy. Na miejsce przyjeżdżają policjanci, ci nasi dwaj. W wyniku identyfikacji ofiary wykluwa się zaskakująca poszlaka, która właśnie łączy zniknięcia dziewczyn i tego zabójcę. Nagle. Znaczy zniknięcie dziewczyn na rolkach z tym człowiekiem, który zginął. Nie zabójcą, przepraszam, tu się zaplątałem. Angela i jej nowy chłopak zakochani po uszy spędzają ze sobą każdą chwilę. Ich miłość jest mocna, intensywna, ale ich szczęście zaburza niepokojąca wiadomość, tym razem wysłana z telefonu Roxany. Angela uświadamia sobie, że zapomniała o powadze całej sytuacji, wyrusza razem ze swoim chłopakiem na ratunek. To, co od tej pory zaczyna się wydarzać, potwierdza, że nadnaturalne powody zniknięcia Patty i Roxany nie są tylko teorią spisku. Bohaterowie muszą połączyć swoje siły, by bronić się przed nadnaturalnymi siłami, które drzemią w lesie, do którego weszli. To jest taki trochę cliffhanger. Ja sobie też zdaję sprawę, że pewnie on nie wyjaśnia w tym momencie jeszcze wszystkiego. Ale pan nam wyjaśni. Nie wiem, czy powinienem. Jak pan chce. Znaczy, tam są jakieś... To na razie nie będę wyjaśniał. Dobra. Tam są jakieś duchy, coś tam, no jakieś nadnaturalne siły, jak pan już powiedział, które tamtych ludzi w tym lesie jakoś więżą, tak? Czy porywają, zjadają, mordują, czy coś tam. Bardziej chodzi o to, że nie ma wyjaśnienia dla tych zniknięć, to znaczy żadne ciało nie zostaje odnalezione, więc sprawia to wrażenie, że one znikają bez śladu. A to, że... Oglądając ten film, mamy wrażenie, że to będzie nadnaturalne. Wynika z pewnych, po pierwsze, przyzwyczajeń widza do konwencji, że będzie tak sobie interpretował. A po drugie z faktu, że rzeczywiście jest motyw ciemnego lasu, do którego wjeżdżają dziewczyny i coś tam. Ale ten, Natomiast ja żadnego ducha nie chcę wprowadzać. Rozumiem. Ani zjawy, ani potwora, ani Czyli ani potem się okaże, że to po prostu ktoś mordował, tak? Czy... Nie wiadomo. Nie wiadomo. No dobra, nie chcę jakby pana ciągnąć za język. Natomiast to jest tak, że znów ma pan tutaj coś, co jest w jakiś tam sposób mocno skomplikowane. Bo pan dwóch policjantów, żonę, która... oni szukają mordercy, ale żona go znalazła szybciej i mówi: zabij jednego z nich, bo mnie zdradza. Trzy dziewczyny, z których ta najciekawsza i najfajniejsza, która nie jest plastikowa, od razu znika. I tak właściwie to ja bym chciał zapytać, jakby, o czym to jest? Spodziewałem się takiego pytania, znaczy nie chcę, żeby to jakoś tak dziwnie zabrzmiało, ale rzeczywiście nie mam na to wyczerpującej odpowiedzi. To jest na pewno film o młodości, o niewinności, o grzechu, o występku, o czystości, o nieczystości. Okej, tylko tak jak już żeśmy sobie mówili, takich filmów nie ma. To dobrze chyba. No nie, bo nie ma, bo one nie powstają. Ponieważ ludzie, którzy mogliby dać na nie pieniądze, od razu wyrzucają je do śmieci. Bo nie ma filmów o grzechu. Jeszcze raz powtarzam. Jest film o tym, że ktoś coś zrobił, a przez to widz sobie interpretuje, że to jest film o grzechu. Nie ma filmów o młodości. Jest film o trzech młodych dziewczynach, z których jedna zniknęła, a dwie szukają. Nie ma filmów o nieczystości i tak dalej. Po prostu tak nie ma. I dlatego pytanie, o czym to jest film, jest pytaniem podstawowym. I jako autor powinien pan na to odpowiedzieć. No bo jeżeli pan nie zna takiej odpowiedzi, to znaczy, że jakby wypuścił pan z siebie strumień świadomości,
która płynie i są różne sceny, lepsze, gorsze, takie, owakie i one sobie tam do końca zmierzają. Jakby tu mam pierwszy problem. Po drugie, każdy film, lepszy czy gorszy, no daje się w jakiś sposób prosty streścić. Tutaj jest z tym o tyle kłopot, że pan dosyć mocno skomplikował sobie tą fabułę. I teraz jakby no, dla tego, o czym mówimy tu od rana, czyli dla pewnych zasad dramaturgicznych, ja bym radził się na kimś skupić. Bo oczywiście to, że akcja jest równoległa i ona się gdzieś przetnie, jest jak najbardziej w porządku. No tylko ja jakby muszę pójść za bohaterami. To może zadam drugie pytanie z tych najprostszych. To znaczy, kto jest głównym bohaterem? W toku rozwoju akcji główną bohaterką będzie Angela, czyli ta bohaterka, która jako jedyna nie znika i zakochuje się w chłopaku. W koledze. Czyli nie policjanci? Nie, nie, oni są, to są postacie poboczne. No to dobrze. A co ta Angela robi w tym całym, w tej całej historii? Jakby co jest jej celem? Pierwszym celem jest to, że kiedy pierwsza ich przyjaciółka, jeszcze są we dwie, znika, postanawiają jej szukać i to jest jakby odnalezienie logiczne, koleżanki. Prawda? Odnalezienie koleżanki. Martwią się, co jej się stało. Otrzymują te informacje jakieś niepokojące w postaci filmiku wideo. Ale tak naprawdę te dziewczyny, które właśnie określiliśmy na początku jako głupie, miłe i sympatyczne, właśnie ta Angela, tak naprawdę ja im chcę jakby oddać pewnego rodzaju też no, oddać im jakby to, że nie mogą być postrzegane jako pewnego rodzaju stereotyp. Stereotyp z, nie wiem, z social media, zdjęć instagramowych. To jest dziewczyna, która pragnie miłości i akceptacji. I ona tą miłość nawet odnajduje w nieodpowiednim momencie. Czyli w momencie, kiedy powinna się zająć swoją przyjaciółką, jej znalezieniem, wybiera swoje własne osobiste szczęście. No dobrze, czyli ja rozumiem, że ona pragnie miłości, jak każdy. Nawet mój pies pragnie miłości. Tylko teraz jakby, ja bym chciał się dowiedzieć, jakby, no dobrze, ma pan taką bohaterkę, która jest młoda, chce się zakochać, zginęła jej koleżanka, ale jednocześnie poznała kolegę, zakochała się w tym koledze, no ale w rezultacie będzie, jak rozumiem, ona będzie musiała wybrać między tym, czy szuka koleżanki, czy miłością, czy nie? Rzucił jej pan taką kłodę pod nogi, czy nie? Tak, rzuciłem jej taką kłodę pod nogi, natomiast bardziej to wynika, tutaj powiem szczerze, z jej potrzeby miłości, która ją zaślepia. Mhm. Natomiast koniec końców, jak wynika, ona przypomina sobie o tym, że zginęła jednak. Co innego powinna w tym momencie zrobić. Rozumiem. No dobra, i szuka, i udaje jej się uratować tą koleżankę, czy nie na końcu? Nie udaje się uratować. Nie udaje się. Nie. Rozumiem. No dobra, słuchajcie, no... To jest tak, że wiecie, ja nie bardzo wiem, jak się odnieść, bo ja nie wiem jakby kto jest wrogiem tutaj, a kto nie. Jakby ja cały czas myślę, że to jest jakby dramaturgicznie napisane czy wymyślone w taki sposób, że trudno się do tego odnosić, ponieważ bardzo napisał pan tak te dziewczyny tutaj, przynajmniej w tym streszczeniu, że one są nieciekawe, a dużo ciekawsi są policjanci, przynajmniej w tym streszczeniu. No bo oni jednak, jeden jest jakąś postacią niejednoznaczną, skorumpowany, coś tam jest tam jakiś problem z żoną, która nawet wynajmuje zabójcę, żeby go zabił. No tam jest dużo, tak? Mięso, tam się coś dzieje. O dziewczynach nic pan nie napisał, no tylko to, że jakby myślał o tym, że trzeba koleżankę ratować, jedna przy okazji się zakochała, no a potem coś. Nie wiem jakby, kto tu jest wrogiem, nic nie wiem jakby o tej całej historii, no więc nie mogę się do tego odnieść ani pomóc, no bo pan jest bardzo tajemniczy. Znaczy na pewno to trochę tajemniczość z czegoś też wynika, że no, ten rozwój akcji jest taki, że się stopniowo bardzo powoli wszystko odkrywa, natomiast nie jest tak, że dziewczyny jakby nie mają jakichś też swoich wewnętrznych motywacji, bo właśnie w momencie, kiedy jedna się zakochuje, ta jeszcze trzecia, która nie zniknęła, zaczyna po prostu zazdrościć
z jednej strony czyli też jakby no pojawia się takie, taka u niej emocja. No dlaczego nie chcesz teraz ze mną dalej szukać tej przyjaciółki, prawda? Mhm. Dlaczego wybierasz swoje szczęście? No dobrze, tylko jakby nie bardzo wiem, właściwie, dobrze, to co jest celem tej Angeli? Bo zabił mi pan teraz ćwieka, bo nie bardzo wiem, jak mam panu pomóc. Co jest celem tej Angeli? Oprócz tego, że chce się zakochać i że chce być kochana, no to dobrze, ale co ona jakby robi? Co jest jakby w przebiegu akcji, tak? Do czego ona zmierza? Do tego, żeby znaleźć koleżankę? No właśnie przypuszczamy, że tak, natomiast coś się wydarza, że nagle idzie widną od nogę, czyli w swoją miłość. Własną miłość. Więc ten cel, który jest jasny, policjanci mają znaleźć mordercę, dziewczyny chcą znaleźć przyjaciółkę, się rozmywa o ich osobiste wątki, które ich od tego odciągają. Rozumiem. Dobra, słuchajcie, ja mam z tym problem, ponieważ za mało wiem, a po drugie mam z tym problem, ponieważ powiem coś, co może się wydać dość kontrowersyjne, ale mnie to w ogóle nie interesuje, ponieważ ja w ogóle nie wiem nic o tym, o tym świecie. No nie wiem nic o tej Angeli i ja rozumiem, że pan by chciał tą Angelę później w jakiś sposób nam doeksponować, tylko że ja chciałbym jednak się z jakimś bohaterem identyfikować. Jeżeli mi pan na to nie pozwoli na początku, no to ja będę miał poważny kłopot, żeby dalej oglądać pana film, czy to jest serial, bo tu jest bardzo dużo różnych materiałów. I teraz, ponieważ wydaje mi się, że tego jest tu za dużo i że to jest tak strasznie rozmyte, no to też sobie tak myślę, no dobrze, dwóch stereotypowych policjantów, nie wierzę w wątek żony, która znalazła mordercę i nieciekawe bohaterki, których jedna zamiast szukać koleżanki i na tym się jakby skupiamy, no to ona nagle odjeżdża w inną stronę, to jest może i fajne, tylko jeżeli na przykład ja wiem, co się z tą koleżanką stało, tak? No bo mówi pan, mamy cały jakiś plagę zaginięć, giną nastolatki, tak? No coś strasznego, to już całe miasto powinno być postawione w stan wyższej gotowości, tak? Zniknęła następna, no coś strasznego, ktoś porywa czy morduje, u ludzi pracuje wyobraźnia. I teraz nagle, no dobra, to tak gdzieś sobie poszła, jedna jej szuka, druga coś i to się rozmywa. A teraz jeszcze, żeby panu pokazać, jak bardzo to się rozmywa u pana, to przeczytajmy sobie kawałek dialogu z pana scenariusza. Dobrze, bo to jest coś takiego, co, znaczy, to jest dokładnie taki, myślę, że to się panu przyda, bo to za chwilę przeczytam, ponieważ to jest akurat przykład, idealny, jak nie robić scen i jak nie pisać dialogów. Nigdy. A powiem zaraz dlaczego. I to wcale nie jest śmieszne w tej chwili, bo to, co ja mówię, to jest jakby coś, co się panu przyda później, jak pan będzie to pisał. Dobra, będę czytał. Uwaga. Angela. Rozmawiają przez telefon zresztą. Jak najmniej rozmów telefonicznych w waszych filmach, bardzo was proszę, bo to nigdy dobrze nie wychodzi. Dobra, Angela. Nie mogę się do niej dobić, nie odpisuję. Roxana. Też przed chwilą próbowałam. No zaczynam się martwić, miała do mnie wpaść dziś. Angela. Ale nie było jej, dzwoniłam, raz nie odbierała, innym razem abonent czasowo niedostępny. Roxana. Na Messengerze nie było jej od dawna. Tylko te dwa filmiki. Nie wiem, czy są wczoraj, czy... No spróbuję się do niej dodzwonić na telefon. Może nie ma co się martwić, wiesz, jaka ona jest. No, ale to dziwne wideo. Kojarzysz, z kim mogłaby tam pójść? To może widzimy się, jakby nie dała znać jakoś jutro rano, co? No dobra, no to trzymaj się. Papatki. Odkłada telefon. Dobrze. Ja rozumiem, bo i teraz to jest uwaga do wszystkich. Ja rozumiem, że dziewczyny tak rozmawiają ze sobą. No, nic złego. Natomiast w filmie, no to jest
To jest niedopuszczalne, że ma pan stronę dialogu o tym, że ona się dzwoniła raz telefonem, raz na Messengerze, wysłała filmik, no ale jej nie ma, ona jest dziwna, ale nie odpowiada i tak dalej. Kto będzie w stanie znieść to na ekranie? Tu jest do powiedzenia jedna rzecz. Angela nie odpowiada, czy tam Patty nie odpowiada. Koniec. Tu jest do powiedzenia jedno zdanie. Jeżeli się tego nie nauczycie i nie zrozumiecie, to będziecie pisać rzeczy, które będą nie do obejrzenia, albo przyjdzie jakiś doktor i wam to wszystko powywala, tak czy owak. Co ja prawda? Przepraszam, jeśli mogę się wtrącić, rzeczywiście ja się zgadzam co do tego, że przegadanie jest rzeczywiście tutaj bezcelowe i cieszę się z takiej uwagi nad taką sceną, chętnie właśnie popracuję, żeby ją zredukować do minimum. Natomiast wynika to z tego, że właśnie my poznajemy te dziewczyny, może to nie wynikło z streszczenia, które powiedziałem, że to są po prostu laski, które całymi dniami siedzą właśnie na internecie, na social media, jedna jest vlogerką, druga sobie robi zdjęcia pupy i tak dalej. Więc jakby motyw telefonu przy uchu to jest jakby motyw, no to jest jakby ich w ogóle przedłużenie ich ja, prawda? Więc wiem. Tego może być troszkę więcej właśnie w tej historii. Troszkę mniej. Musi być, bo powiem panu dlaczego. Dlatego, że to, jakie one są, trzeba na to znaleźć sposób, żeby to pokazać, a nie żeby gadali. To jest jakby, i niech pan przejrzy swój scenariusz pod tym kątem, że wszystko, co można załatwić obrazem, trzeba załatwić obrazem, a nie gadaniem. Ponieważ to nie ma nic wspólnego z filmem. Ja rozumiem, że one takie są, że ćwierkają bez sensu przez telefon. Ja rozumiem, że to są takie bohaterki. Ale pan chce zrobić film, czy napisać scenariusz filmowy. Więc musi pan znaleźć sposób na to, jak to opowiedzieć, żeby tego nie przegadywać. Ja zawsze przywołuję taki przykład, bo on jest no, ekstremalną może ekspozycją bohatera, ale jednak działa. Widział pan taki film z Eddiem Murphym, Gliniarz z Beverly Hills? W zamierzchłych czasach, tak. No, w zamierzchłych czasach ja też. Ale tam jest, wiecie jak tam wygląda, ci co nie widzieli, jak tam wygląda ekspozycja bohatera? Otóż wygląda tak, że dzwoni telefon, widzimy jakąś taką dosyć, w każdym razie zapuszczone wnętrze. Wstaje facet gdzieś, widać, że lekko nieświeży. Wyciąga z szuflady odznakę i pistolet. Oha, buch. Wiemy, że nie prowadzi się za dobrze. Bach, wiemy, że policjant. Przyczepia to do siebie. Gdzieś dzwoni mu telefon czy pager. Widać, że się gdzieś bardzo spieszy. Zaspał niewątpliwie. Już coś wiemy o tym bohaterze. Nie padło ani jedno słowo. I wybiega z mieszkania. Po czym za sekundę do tego mieszkania wraca. I tam się okazuje, że w tym mieszkaniu ma zwierzątko, a dokładnie rzecz biorąc rybę w takiej kuli, takiego, no, złotą rybkę w kuli. Rozgląda się w panice, bierze tosta i wpieprza do tej kuli i wybiega. W ciągu 20 sekund wiemy wszystko o gatunku, co to będzie za film, jaki jest ten bohater, kim jest, co robi i jakie ma cechy charakteru. Za pomocą obrazka, nie gadania, obrazka. I jakby ja o tym mówię, że tak długo, jak długo nie zrozumiecie, że pisanie scenariuszy polega właśnie na posługiwaniu się obrazem, a nie dialogiem, tak długo nigdy w życiu nie będziecie scenarzystami i tak długo rzeczy, które napiszecie, będą lądowały w śmieciach. Choć wydają się, że są może i fajne, że mają fajne pomysły, że te pomysły są niebanalne i tak dalej, i tak dalej. Nie, nieprawda. Nieprawda. Ta sztuka polega na bardzo prostej rzeczy, jeszcze raz powtarzam. Ekspozycja bohaterek czy bohaterów za pomocą nie gadania, tylko tego, co robią. Wtedy jest ok. Później wyznaczenie im celu, później rzucanie kłód pod nogi. Koniec, kropka, to wszystko. I na końcu się wyjaśnia, wygrały bądź przegrały. To wszystko, nic więcej nie ma, ludzie. I
Jeszcze jedna uwaga kompletnie techniczna. Jak już popiszecie te swoje rzeczy, to tak jak mówiłem, nie przyzwyczajajcie się do tych dialogów, bo one się wam wydają coraz bardziej prawdziwe, wspaniałe. Może i one są prawdziwe, tylko nie mają nic wspólnego z filmem, za to mają dużo wspólnego z literaturą bądź słuchowiskiem radiowym. Więc nie przyzwyczajajcie się do tego. I druga rzecz, zacznijcie kreślić. Zobaczcie w scenie, czy można coś pokazać, powiedzieć obrazem i czy można to załatwić jednym zdaniem, czy trzeba wrzucić 40. To, że dziewczyna na Instagramie wrzuca zdjęcia, fajnie, ma pan obraz. To, że jest vlogerką, fajnie, ma pan obraz jakiś, coś się dzieje, tak? Nie muszą rozmawiać przez całą stronę o tym, że koleżanka nie oddzwoniła, bo to jest może i prawdziwe i pewnie by tak rozmawiały. Tylko, że to nie ma nic wspólnego z filmem. Ani z dobrze napisanym scenariuszem. Ja o tym mówię. Musicie nauczyć się tego rozróżnienia. Musicie to zrozumieć. Jakby ja też w sumie w pewnym rozumieniu dlatego wysłałem tą scenę, ponieważ to jest chyba jedna z nielicznych w ogóle dłuższych dialogowych scen w tym filmie. Wyjdzie to teraz tak, jakbym się bronił, ale chciałem właśnie pokazać coś takiego, żeby nawet tutaj było jakieś tam, nie wiem, krytyka. I jak najbardziej się jestem w stanie z tym zgodzić, że kino to obraz i tak bym chciał ten scenariusz zrobić, szczerze powiem. Dobra, no to tylko tyle, to wspaniale. To ja się tylko z tego powodu cieszę i życzę panu niezmiernie dużo powodzenia. I wie pan, znaczy to już, to będzie taka uwaga do wszystkich, tak? Starajcie się... Jak się zastanowicie czasami nad filmami, które lubicie, to starajcie się jakby zastanowić, dlaczego one się trzymają pewnych standardów. Nawet te najbardziej artystyczne, nawet te z przesuniętą narracją, nawet te ze zjawiskami paranormalnymi, nawet te, które możemy w cudzysłowie określić jako dziwne. Zastanówcie się, dlaczego tak jest. Jakby spróbujcie sobie sami zrobić analizę. Dlaczego lubię tego bohatera i dlaczego to oglądam? Dlaczego jakby za tym idę? Przecież to nie jest kwestia tego, że robimy filmy o jakiejś idei albo o uczuciach. Czegoś takiego nie ma. Jest film o tym, że chłopak zdobywa dziewczynę. I to jest film o uczuciach. Ale nie ma filmu o samych uczuciach. Nie ma filmu o idei, tak? Jest film o tym, że studentka szkoły filmowej poszukuje na swój film dyplomowy przodownika pracy z lat 50. i go nie znajduje. Znajduje miłość, ale nie znajduje tego człowieka. Natomiast bardzo wielu rzeczy dowiaduje się o sobie samej i o systemie, który był wtedy i teraz. I to jest Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy, ale generalnie to jest film o poszukiwaniu, o robieniu filmu, a nie o systemie komunistycznym czy o stalinizmie, bo takich filmów nie ma. I jakby, jeżeli to zrozumiecie, no to... jakby ułatwi wam to życie, ponieważ jeśli pan będzie chciał sprzedać ten czy inny, czy jakikolwiek scenariusz i przyjdzie pan do jakiegoś producenta i powie pan tak, wie pan, ja mam film o młodości, o poszukiwaniu tożsamości, o miłości, o czymś, no to nikt nie będzie z panem rozmawiał i to będzie o tyle przykre, że być może za tym wszystkim, co pan ma, chowa się coś naprawdę wspaniałego. Tylko też trzeba wiedzieć, jak to pokazać. Trzeba wiedzieć, jak to sprzedać, tak? No poza tym, no wyobraźmy sobie na przykład streszczenie takiego filmu, tak? Jak to można streścić? Chłopak ze wsi, pracujący na farmie, dowiaduje się, że jest... spadkobiercą starożytnego zakonu i z pomocą przemytnika, bandyty oraz uwolnionej przy okazji pięknej kobiety, która jest księżniczką, biorą udział w zmianie ustroju w kosmicznej rebelii. Super. Super. Macie film, tak?
Na końcu wysadzają gwiazdę śmierci. Da się to opowiedzieć w trzech zdaniach? Da się. A to, że w Gwiezdnych Wojnach jest jeszcze o tym, o tamtym i o wamtym, to już jest inna sprawa. Ale da się opowiedzieć coś takiego, tak? I każdy film się da w jakiś sposób tak opowiedzieć. Jeśli waszego scenariusza nie można tak opowiedzieć albo w jakiś prosty sposób streścić, to znaczy, że coś macie za dużo i trzeba tak wyrzucać, aż się wreszcie okaże, że się da opowiedzieć. Na tym to polega. A panu życzę dużo powodzenia. A mogę jeszcze o coś poprosić? Zawsze. Mogę przeczytać ja jeszcze taką jedną scenę z tych... Oczywiście. Do woli. Tu jeszcze jest, tu jeszcze nie jest. Zajmę długo czasu, bo to krótka scena. Scena na siłowni. Komisarz ubrany w krótkie spodenki i obcisły podkoszulek wchodzi na siłownię. Bierze z wieszaków kilkukilogramowy hantelek, siada na ławeczce. Szuka kogoś wzrokiem. Tymczasem na modlitewniku siedzi typ i ćwiczy bicepsa. Sprawia mu to trud i wysiłek, ale i ciężar jest stosowny. Komisarz tego dnia ćwiczy triceps, wachluje sztangielkami za głową. Tak, to jest, tak to wygląda. Spojrzenia obu mężczyzn krzyżują się. Typ wstaje z miejsca, dokłada sobie ciężar i siada z butną miną z powrotem. Komisarz wstaje i bierze z kolei większy hantel i zaczyna nim dalej wymachiwać. Uśmiecha się bezczelnie. Dziękuję bardzo. Ale zaraz, sekunda. Ale to znaczy co? I co? Po co nam pan to przeczytał? Jakby, żeby pokazać, że w tym filmie generalnie będą takie sceny bezdialogowe i na tym jakby bardziej się film będzie budował. No tak, żeby być szczery wobec tutaj państwa, widzów i wobec pana, że... No dobra, ale o czym jest ta scena? Czy ona się jakoś kończy? Albo inaczej, do czego ona prowadzi? No to jest ten komisarz policji, który wpada na trop właśnie tego typa. Oczywiście nie może wejść i mu powiedzieć, ja ciebie w tym momencie aresztuję, bo nie ma na przykład dowodów i tak dalej, ale chce tego człowieka poznać, zobaczyć, więc następuje takie westernowe zmierzenie się tych dwóch bohaterów. Ten jeden przypuszcza, że to może być policjant, a ten, prawda, chce go w tym momencie jakby... Przypuszcza czy wie? Spojrzeniem. Myślę, że przypuszcza. No lepiej byłoby, żeby wiedział. Nie myśli pan? Bo pan właśnie, pan ma tą tendencję do takiego rozwadniania się, no bo teraz ma pan scenę o machaniu tricepsem, tak? Czy czymś tam. O machaniu hantelkami. No i teraz, wie pan, gdyby to było tak, że oni sobie, nie wiem, coraz więcej dokładają i patrzą na siebie i to jakby narasta. Myślę, że tylko raz wystarczy, żeby dołożyli. Już powinno być czytelne, że to jest... Rywalizacja w tym momencie jakaś taka męska, czy no właśnie może nie, bo na razie ma pan, bo na razie pokazuje pan, bo jakby scena nie ma początku, znaczy nie ma początku ani końca, tak? Znaczy inaczej, to jest tak, że gdyby to do czegoś służyło, to znaczy gdyby tam doszło do jakiejś konfrontacji między nimi i gdyby on wiedział, że to jest policjant, który nie ma dowodów, więc on go tylko śledzi i się nawzajem chłopcy denerwują, no to ma pan jakby scenę o jakimś tam samczym takim pojedynku. A tak to jak ktoś coś przypuszcza, ktoś nie wie, ktoś coś i tylko raz jeden dołożył, drugi coś, to się jakby, to jest takie nijakie. I teraz, wie pan, i też niech się pan zastanowi nad jeszcze jedną rzeczą, bo to jest też uwaga do was wszystkich, akurat techniczna. Czy da się zacząć tą scenę później? No, pewnie żeby się dało, ale akurat mi zależy na tym, żeby pokazać, że komisarz wchodzi i dopiero siada naprzeciwko akurat tego typa i naprzeciwko niego zaczyna ćwiczyć. Cała siłownia wolna, on akurat siada w tym miejscu, żeby się z gościem zmierzyć na jakość swojego bicepsa czy tricepsa. Dobra, a czy nie może po prostu scena zaczynać się od tego, że on przed nim siada? Musi wchodzić? Pewnie tak. A ja myślę, że na pewno tak. I przyjrzyjcie w ogóle swoje teksty zawsze pod tym kątem. Czy można je zacząć później? Bo to rozmemułanie niesamowite, że musi wejść, przyjechać, wysiąść, przejść i tak dalej, to opowiadanie od klamki do klamki to jest koszmar. Gdy tymczasem my jesteśmy wciągnięci w tą filmową materię wtedy, kiedy po pierwsze uruchomimy swoją wyobraźnię, innymi słowy, no, scenarzysta, reżyser, twórcy pozwolą nam sobie wyobrazić, że on wcześniej wszedł i przyjechał. Od razu lepiej nam się taki film ogląda. Nie dość, że jest szybciej, to po prostu lepiej, no bo my, nasza głowa zawsze tak samo pracuje. Aha, czyli on przyjechał na tą siłownię, w jakiś sposób tam to odkrył i teraz przed nim usiadł. Bo oczywiście, że filmowo jest dużo lepsza scena w momencie, gdy
dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy no, ten bandyta ćwiczy i nagle ktoś przed nim siada. I okazuje się, aha, nasz bohater go znalazł. Teraz sobie popatrzył w oczy. Dzięki, ale proszę wypić spokojnie.